To ma kolor syku. O, bo właśnie tam przecież można na górę dojść, nie? Tam w sumie też. Chyba. Tak patrzę, gdzie tu mogłam się wesprzeć kryształami. Bo nie wszędzie jest taka możliwość. Tam. Mówisz, że muszę tam iść. Dobra. Tędy się wespnę. Okej. Przy okazji się tu zapiszemy. I rozwalimy to. Bo tak. Po czemu by nie? No dobra. O Jezu, prawie spadłam. To nie jest zabawne. Tu nic nie było. Idziemy w tę stronę w takim razie. Chyba. Nie wiem, to jest coś, co się nazywa przepaścią. To nie brzmi ładnie. O. Okej. Czekajcie, czekajcie. To jest przedmiot paranormalny? Czy on gdzieś jest tam za ścianą? Może być gdzieś tam za ścianą. Bo tu nie ma przejścia. To są kości. Jakiś zwierząt. To jest coś nowego? Okej. Czyli oni wiedzą o Atim. Okej. To dobrze, że wiedzą o Atim. Przerażające jest tylko to, że z nami nawiązał kontakt. Tak jak nawiązał. To nie. No, trochę widzisz. Wiem, że ta gra jest creepy. The light. Another TV. Zatłuczmy to. A, możemy nawet przekabacić na swoją stronę. To jak coś się stanie, to nam pomoże.
Okej. Czy ja mam to wziąć? Powinnam to wziąć. A! Mam tego używać jako latarki? I widzę, że to też hipnotyzuje przeciwników. O, fuck. To tyle, jeśli mówimy o creepy rzeczach. Nie zbliżać się. O. This is fine, Jesse. You're okay. Just don't drop the TV. To hipnotyzuje też kolec astralny. O. O. Aha. Zostań sobie tutaj. Dobra, chodź, muszę cię zabrać na miejsce, co? Nie czuję się tu bezpiecznie. Myślałam, że już wychodzę. Ale nie, nie jest tak dobrze. Patty jest przepotężną istotą, co? Jeżeli... Oh, fuck! Ale się wstrzyżyłam. Gdzie mam mieć w takim razie? Czuję się... Boję się. Tak się czuję. Kolejny kolec astralny. Zarąbiście. Oh fuck. Hej, boję się. Nawet nie próbujcie.
Zostawcie mnie. Czyli tak można opuszczać rzeczy. Fuck. Tu jest znajdźka, czy warto? Może warto. Co jest? Czy tu siedzi miś? Siedzi miś. Okej. Przepraszam, nic nie mówię. Jestem bardzo skupiona, bo jestem przerażona tym, co tu się dzieje. Po prostu. O! Tak od razu? Kolec astralny tak od razu? To już może być koniec. Nie! Prawie mi się udało. Fuck. To było takie denerwujące. Takie stresujące. A po prostu wpadłam na kogoś przypadkiem. Widzę, żeby tu ktokolwiek był. Ale są tu znajdźki. Znajdźki mnie kiedyś zabiją. Tak to się skończy. Dokładnie tak to się skończy. Dobra. W miarę jak drugi raz człowiek przechodzi, to trochę jest takie... Trochę ma więcej pewności siebie. Że ta gra nigdy wcześniej mnie nie nauczyła spokojnego opuszczania przedmiotów. Bo chyba tego nigdy wcześniej nie było. Albo to było niemożliwe, albo po prostu o tym nie było mowy. Nie wiem. Dobra, troszeczkę wyrwałam. Także warto by było być ostrożnym teraz. Ewentualnie chwilę poczekać, aż mi się odnowi zdrowie. Fuck. Bo tak naprawdę ci przeciwnicy są na takim poziomie, że jak ja raz oberwę teraz, to po mnie.
Zostawcie mnie! Teraz tego nie zgubić, nie? To by było straszne. There's the way out. Up there. Oof. Back at the cell. Thank God. Dobranoc. Dobrze. Udało mi się. Nie byłam aż tak daleko tak naprawdę od celu, ale... Co teraz?